Jeden stadion nazwali moim nazwiskiem. Przyjechali mer z miasta z Lansu, mer miasta z Lwowa. Piękna atmosfera była i się cieszę z tego, że nie zapomnieli o mnie kibice i działacze sportowi. Piłkarz zawodowy polski i grałem od lat 71 do 75. Dla mnie to była wielka niespodzianka, że trafiłem do Lansu. Jeszcze w sobotę grałem mecz w Ruchu Chorzów, a w następną sobotę już w Rancji Klub de Lans. Tak to szybko poszło. To było w 71 roku, no ale to już tak się złożyło, że już miałem 33 lata na karku. Do największej czasu ja myślałem o zakończeniu kariery i nie spodziewałem się, że jeszcze 4 lata pogram w Lansie. To był region górniczy, to było bardzo ciepłe przyjęcie tutaj, bo wszędzie było dużo Polaków, górników tutaj. Na stadionie, na każdym meczu było 70% Polaków. Przez 4 lata dobrze nie umiał nauczyć się po francusku, bo ciągle się po polskich rodzinach się chodziło i po polsku się wszędzie rozmawiał. Mąż wyjechał, a ja zostałam z dziećmi w Polsce. 4 lata byliśmy zupełnie osobno. Pierwszy raz, jak mąż wrócił na urlop tak zwany do Polski, po 14 miesiącach, no to syn popatrzył na niego i mówi: wujek. Tu, gdzie mieszkamy w tej chwili, jest bardzo duża Polonia. Gieniek poza tym miał już tu swoją jakąś reputację, opinię. Był bardzo lubiany przez kibiców, także wszyscy podali nam rękę. Dla mnie to Francja to jest drugi po Polsce kraj, jaki tu się przyzwyczaiłem. Dobrze się czuję tutaj. Dzieci mieszkają tutaj, już się osiedlili też na stałe, wnuki tutaj też mieszkają, a w Polsce to nikogo już nie mam.